Jak schudnąć po 40? Nagranie jest inspirowane rozmową ze Sławomirem. Widzisz tutaj jego metamorfozę. On niesamowicie zmienił swoją sylwetkę w 3 miesiące i w zasadzie powiem Ci, co on zrobił, co on powiedział, co dla niego było najważniejsze, więc oglądaj do samego końca, jeżeli chcesz przejść taką zmianę jak Sławomir. Pierwszą rzeczą, o której mówił Sławomir, to jest zmiana nastawienia w głowie na to, że mogę. Sławomir ma 45 lat i opowiadał mi, że to był jego największy problem. Patrzył gdzieś na efekty ludzi, którzy się odchudzali, na różne zmiany i nie wierzył, że on też tak może. No przecież on ma już 45 lat. Więc pierwszą rzeczą jest zmiana nastawienia na to, że mogę. Możliwe, że już próbowałeś wiele razy, kiedyś ci nie wychodziło i może to być trudne, ale Sławomir miał podobnie. On kiedyś już się odchudzał, nie wychodziło mu to i teraz podjął decyzję, uwierzył, że może i zaczął działać. No i właśnie, Sławomir zaczął działać, więc przechodzimy do punktu numer 2. Żeby zmienić sylwetkę po 40, po prostu trzeba zacząć działać. Po prostu. Bez zastanawiania się, bez narzekania. To może być na początku trochę trudne, bo jest nowa dieta, nowy trening, nowe rzeczy. Zaraz Ci oczywiście więcej powiem o tych konkretnych działaniach, ale trzeba zacząć to robić. I na przykładzie Sławomira możemy fajnie to przeanalizować. On opowiadał, że jego pierwszy miesiąc był takim miesiącem, kiedy robił, no trzeba robić, no zdecydował się, robił, sylwetka się powoli zmieniała, ale dopiero jak po około miesiącu zauważył super zmianę, dużą zmianę, zmianę w sylwetce, zmianę w energii, to wtedy pojawiła się motywacja. I to też jest odpowiedź na pytanie, które często od Was dostaję. Jak z tą motywacją? Czy kiedy ona się pojawi? Czy muszę się ciągle motywować? Jeżeli zaczniesz to dobrze robić, to motywacja się pojawi, bo będziesz miał efekty. Czyli podejmujemy decyzję, zaczynamy i po prostu robimy i mamy efekty, wtedy dalej działamy. Jeżeli nie mamy efektów, to trzeba coś jak najszybciej zmienić w planie, w diecie, żeby cały czas mieć efekty. Dzięki temu będziesz miał stałą motywację i będziesz chciał Ci się dalej zmieniać sylwetkę. Zaczęliśmy od podejścia mentalnego, ponieważ uważam, że to jest najważniejsza zmiana, która musi zajść w Twojej głowie, żebyś zaczął, żeby to odchudzanie się udało i bez tego ani rusz. No i teraz powinniśmy przejść do kwestii diety, treningu, do kwestii konkretów. Zapewne pojawiają Ci się pytania, ile razy w treningu mam trenować, co mam trenować i tak dalej, i tak dalej. I ja w zasadzie mógłbym odpowiadać na te pytania i mogę Ci odpowiedzieć, ok, trenuj 3 razy w tygodniu, tak jest optymalnie. Trenuj na siłowni albo na przykład biegaj, no to akurat nie jest optymalne, ale w zasadzie powiedziałbym to, co wszyscy gdzieś tam mówią w internecie. Kluczem do tego nie jest określony trening, nie jest określona dieta, nie jest najlepsza dieta od, nie wiem, kogoś, nie jest dieta wysokobiałkowa, nie jest dieta wysokotłuszczowa, nie jest na przykład trening siłowy albo trening, nie wiem, crossfitowy. Kluczem do tego jest dobranie tego treningu i tej diety pod Twoje życie, pod Twój styl życia. Ale nie będę Ci teraz wymieniał szczegółów, bo tak naprawdę u różnych osób różnie będą wyglądały treningi, różnie będą wyglądały diety i jeżeli zrozumiesz, że trening i dieta musi być idealnie dopasowana do Ciebie, to wtedy będziesz miał super efekty, wtedy będziesz zmieniał sylwetkę, wtedy będziesz chudnął. Jeżeli chcesz zgubić tłuszcz brzucha, chcesz zmienić sylwetkę, już w tą niedzielę o 19 odbędzie się mój darmowy webinar. Jak zgubić tłuszcz brzucha, jak zmienić sylwetkę w 90 dni, nawet jeżeli próbowałeś już wiele razy. Zapisz się koniecznie, widzimy się na żywo, liczba miejsc jest ograniczona, sprawdź, czy są jeszcze miejsca. I największy problem to jest to, że ludzie szukają na przykład jakichś tam treningów w internecie, sobie coś tam biorą, jakiegoś gotowca, albo idą do trenera dietetyka, który wszystkim daje to samo, a tak naprawdę nie trenują tego, na co mają czas i tego, co mogą robić. No i przejdźmy teraz trochę do diety. Znowu powinien Ci odpowiedzieć, jakie posiłki, jaka ilość białka, ale to nie jest odpowiedź na to pytanie, żebyś Ty miał świetne efekty. Ilość posiłków w Twojej diecie to może być 5, jeżeli lubisz dużo posiłków. To może być 4, to mogą być 3 posiłki, tak? Nawet niektórzy robią różne protokoły żywieniowe, że jedzą 2 posiłki. Akurat to nie jest optymalne, ale jeżeli wcześniej jadłeś mało posiłków, to można zrobić mniejszą ilość posiłków. Kolejna rada, którą powinienem Ci teraz dać, a w zasadzie wielu dietetyków by Ci dało, to jedz tylko zdrowe jedzenie, jedz tylko posiłki, które są nieprzetworzone, gotuj sobie w domu bez soli, bez pieprzu i wtedy będzie najlepiej, najzdrowiej. I to jest idealna rada, ale tą radę sobie możemy wyrzucić gdzieś, mówiąc szczerze, jeżeli
funkcjonujesz w dzisiejszym świecie, nie masz na przykład czasu na przygotowanie posiłków i potrzebujesz szybko przygotować posiłki. Wtedy radą bardziej celną będzie to, żebyś sobie robił szybkie szejki. Jakieś szejki albo nawet kupował szejki białkowe typu Valio, różnego rodzaju. Nawet w Żabce są takie szejki, które możesz wypić na szybko. I znowu, taki szejk nie będzie idealnym posiłkiem, idealnie zdrowym posiłkiem. Ale ten szejk będzie posiłkiem, który możesz zastosować w swojej diecie, jeżeli nie masz czasu. Podałem Ci te przykłady, żebyś zrozumiał, że Ty nie masz kupić albo gdzieś tam ściągnąć sobie z internetu idealnej diety albo idealnego treningu, tylko Ty musisz dopasować, Ty albo ktoś do Ciebie dopasuje, trening idealny dla Ciebie i dietę idealną dla Ciebie, żebyś mógł ją stosować, bo zapewne masz rodzinę, jakąś żonę, może jakieś dzieci i nie masz czasu, żeby robić coś, co może powiedział Ci 20-letni trener gdzieś tam na siłowni. Więc jeżeli już mowa o trenerach i różnych osobach, przejdźmy do ostatniego punktu, według mnie bardzo ważnego. Jednak fajnie jest, kiedy ktoś nam w tym pomoże. Jednak fajnie jest, kiedy ktoś nas poprowadzi za rączkę, da nam czy tą dietę, czy ten trening, czy motywację, czy da nam wsparcie, bo wtedy jest dużo łatwiej, szczególnie jeżeli jesteś osobą początkującą. Ja teraz nie będę Cię zachęcał tutaj i mówił, jaki ja mam cudowny team dietetyków, trenerów i jak możemy Ci pomóc. To nie jest akurat reklama. Ja Ci powiem tylko jedną rzecz. Na jakiegokolwiek trenera, dietetyka, osobę, z którą będziesz współpracował, jakby ją wybierzesz, decydujesz się, upewnij się, że ta osoba będzie elastycznie i luźno nastawiona właśnie do tego, co Ty chcesz. Więc zanim zdecydujesz się na kogokolwiek, zapytaj się tą osobę, czy ta osoba rzeczywiście dopasuje coś do Ciebie, czy bardziej wyśle Ci coś, co ona uważa za najlepsze. Bo tutaj wydaje mi się, jest największy problem. Przychodzą do nas często jakieś osoby, tak nowi klienci, którzy byli u dietetyków. Słuchaj, płacili za dietę 400 zł i dostali cudowną dietę, najlepszą, ale wiesz, gdzie był problem, nie trzymali się tej diety, tak? No i co, dietetyk wykonał swoją pracę, ale jakiś tam dietetyk nie do końca rozumiał, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Że może nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jaka dieta była, tylko może chodzi o to, żeby ktoś stosował tą dietę, żeby umiał ją wprowadzić w życie, tak? Czyli znowu, nie chodzi o super jakiegoś najlepszego eksperta dietetyka. Chodzi o to, żeby ten dietetyk umiał to dopasować do Ciebie, tak? Kolejna rzecz. Przychodzą do nas osoby od właśnie trenerów na siłowni, takich typowych, bym powiedział, kulturystów, którzy rozpisują im plan, no i ten plan trwa 2 godziny. No i on mówi takiemu trenerowi, że no, on nie ma czasu 2 godziny, bo tu musi szybko zrobić jakiś trening, potrzeba 30-40 minut. No ale ten trener już mówi, no ale jak to taki trening? Co Ty chcesz robić? Już bym powiedział słowo, jesteś, tak? Oczywiście to może do wycięcia, ale no tak to wygląda, tak? Jest jakiś trener tam nabuzowany na tej siłowni, i jakiś chłopak, który chce zmienić sylwetkę, dostaje takie wskazówki, tak? I znowu ten trener kulturysta mówi z swojej perspektywy, ten dietetyk jakiś tam po szkole mówi ze swojej perspektywy. A teraz chodzi o to, żeby ktoś, kto Ciebie prowadzi, kto Tobie chce pomóc, nie mówił ze swojej perspektywy, tak? To, co na przykład ja robię dla siebie, będzie inne niż to, co Ty będziesz robił, bo jesteśmy innymi osobami na innym etapie życia, mamy inną formę, inną masę mięśniową, inne rzeczy w głowie, więc ja nie będę mówił Tobie tego samego, co ja robię, tak? Tylko to do Ciebie trzeba coś dostosować, co będzie dobre dla Ciebie, a dla mnie może to być złe. I też zrozumienie tego albo wymaganie tego od swojego trenera, dietetyka, osoby, z którą będziesz współpracował, to jest mega ważna rzecz, żebyś Ty miał progres i żebyś świetnie zmienił sylwetkę. Więc to było na tyle w tym nagraniu. Chciałem Ci przekazać najważniejsze rzeczy, takie mentalne, z podejścia, tak, żebyś zmienił tą sylwetkę po 40, bo według mnie to jest najważniejsze, później już są szczegóły, przede wszystkim głowa i odpowiednie nastawienie. Daj mi znać w komentarzu, jakie Ty masz sposoby na bycie fit po 40, na odchudzanie po 40. Czekam na Twój komentarz i do kolejnego nagrania.